Witam wszystkich moich znajomych i przyjaciół w tym odcinku specjalnym podróży po ziemi kłodzkiej. Specjalnym dlatego, że zbliża się koniec roku i to jest takie swoiste małe podsumowanie. Jeszcze nie jest ostatni dzień roku, dzisiaj 24 grudnia, niektórzy z Was być może zasiadają do stołów, a ja tak po pracy w góry, no bo co za życie bez gór, to każdy sudeciak pewnie potwierdzi ten fakt, a ja tak w zasadzie pojawiam się tylko na chwilę w tym bardzo krótkim odcinku, żeby podziękować Wam, bo prawdopodobnie nie będę miał tej sposobności uczynić tego podziękowania już do końca roku kalendarzowego 2018. Dlatego teraz, ponieważ końcówka jest takim ferworem różnych wydarzeń i zadań przede mną do wykonania i moimi znajomymi, więc specjalnie dla Was teraz ze Złotego Widoku pozdrowienia i też podziękowania. Oczywiście Złoty Widok Polanica Zdrój tutaj na zboczu Piekielnej Doliny. Za mną, tu za schodami, wysoko droga w kierunku Piekielnej Góry, no oczywiście zielony szlak dalej w kierunku Kamieniomów i Piekielnej Przełęczy, aż do Zamku Leśna Skała, jeśli ktoś by chciał pójść tam dalej żółtym szlakiem. Warto, jak nie byłeś. Chciałem Wam podziękować za wszystkie też polubienia, za udostępnienia moich filmów, postów. Trochę tego było. Sam nie wiem, ile nie liczyłem, ale wypraw było chyba nie mniej niż w roku minionym. Ale dziękuję, dlatego że w zasadzie bez Waszych polubień, udostępnień nie byłoby tej energii, nie byłoby tego też zadowolenia z tego, że inni mają zadowolenie, bo wszystko przecież jest za free. Jest to jakaś motywacja, tak, dla tych, którzy robią te odcinki. Z tego miejsca dziękuję mojemu współpracownikowi Jakubowi, mojemu synowi. Też wkładał dużo trudu, zarówno czy w opracowaniu zdjęć, grafik, czy też oczywiście niektórych filmów. Dzięki, Kuba, i mam nadzieję, że w 2019 roku też powalczymy troszkę. No, ale tak przy okazji właśnie wszyscy ci, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z serią Podróże po ziemi kłodzkiej, udostępnianej zarówno w obrębie czy mojego profilu osobistego, czy też profilu o tej brzmiącej właśnie nazwie Podróże po ziemi kłodzkiej, to zapraszam do zapoznania się być może właśnie w zimowy wieczór, aby może taki łyk inspiracji również i z tamtego fanpage'a wziąć dla siebie, no po to, żeby oczywiście wędrować tutaj po ziemi kłodzkiej i po tym pięknym naszym regionie, pięknym o każdej porze roku. Choć mamy 24 grudnia, zimy nie widać, ale jest nadzieja, bo zobaczcie, tutaj na tych zdjęciach zaczyna padać śnieg. Niektórzy już być może w swoistych świątecznych nastrojach, a ja w taki dzień mam taką tradycję, że idę sobie zobaczyć, co słychać u moich leśnych przyjaciół tutaj wokół Piekielnej Doliny. Serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję w tym odcinku specjalnym. To tyle. Na koniec szybka migawka z przebiegu wydarzeń i wypraw całego roku właśnie po ziemi kłodzkiej, też czeskim pograniczu troszeczkę. Dziękuję serdecznie, a z planowanych wypraw to już jest dokładnie tyle. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku kalendarzowym, oczywiście podróży po ziemi kłodzkiej, jakby inaczej, mam nadzieję, na zimowo. Trzymajcie się ciepło, cześć.